Dzisiaj jest piątek, 20 września 2019 roku. Jest to o tyle ważna data w świecie technologicznym, że dzisiaj na półkach sklepowych oficjalnie możemy zobaczyć iPhone'a 11, iPhone'a 11 Pro, a także iPhone'a 11 Pro Max. Bez względu na to, czy ta ostatnia nazwa podoba Wam się, czy nie. Dlatego też wydaje mi się, że dzisiaj także jest dobra data, by móc wdrożyć Was w pewną dyskusję. Otóż chciałbym Wam wyrazić swoją opinię na temat tego, dlaczego nigdy w życiu nie kupię iPhone'a. I jeżeli jesteście zagorzałymi użytkownikami iPhone'ów i waszą wewnętrzną potrzebą będzie tylko i wyłącznie bronić swojego systemu rękami i nogami w komentarzach, to nie musicie oglądać tego filmu, jest ich naprawdę wiele na YouTubie, wydaje mi się, że znajdziecie sobie coś lepszego. Ale jeżeli chcecie posłuchać moich poglądów, a także wdrożyć się w normalną, konstruktywną dyskusję, zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tego odcinka, chciałbym ponownie tutaj powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie moje poglądy, to jest tylko i wyłącznie moja opinia zawarta w tym materiale. Nie musicie się z nią zgadzać, jeżeli planujecie tylko i wyłącznie pisać jakieś złe rzeczy w komentarzach, ponieważ sądzę, że Android jest lepszy, możecie obejrzeć inny film. Jednocześnie to też nie jest film, który ma wam powiedzieć, że Android jest lepszy od iOS-a, to jest temat na kompletnie inny materiał i czy kiedy się taki pojawi, nie mam pojęcia. Ale dzisiaj chciałbym wam po prostu przedstawić głównie moją relację na temat iPhone'ów. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, jak ten materiał zacząć, ale później stwierdziłem, że najsensowniej będzie po prostu powiedzieć wam o tym, że w 2016 roku ja sam bardzo chciałem mieć iPhone'a, a dokładniej mówię tutaj o modelu iPhone SE. Chodzi tutaj głównie o to, że ja nie lubiłem po prostu dużych telefonów. Ja lubiłem mieć coś po prostu małego, żeby to był nadal telefon, a nie tablet, czyli po prostu połączenie telefonu z tabletem. A w tamtych czasach właśnie najpopularniejsze były takie konstrukcje, czyli przekątna 16:9, duże ramki i ekran 5,5 cala. No, na tamte czasy to po prostu dla mnie był kloc. Więc postanowiłem sobie po prostu poszukać jakiegoś ciekawego telefonu i się okazało, że 4-calowe i 4,5-calowe telefony tak naprawdę już wymarły, ponieważ była to tylko seria Sony Xperia Compact i właśnie iPhone SE. Dlatego też bardzo mocno tym telefonem się interesowałem i już tak naprawdę chciałem go właśnie zakupić, żeby być pełnoprawnym, tym wspaniałym, jakże swagerskim właścicielem kolejnego telefonu Apple'a. Ale sprawa jest następująca, że w klasie technikalnej, bo wtedy jeszcze właśnie byłem w technikum, miałem gościa, który miał iPhone'a 6S. I kiedy po prostu pytałem go o ten telefon, on zaczął mi mówić, jakie są fajne rzeczy właśnie w iPhone'ie 6S, a także zaczął mi mówić, jakie są z nim problemy. No i jednym z tych problemów jest rzecz, która była dla mnie wtedy bardzo ważna, ponieważ to był moment, kiedy po raz pierwszy bardzo, ale to bardzo mocno zacząłem wdrażać się w słuchanie muzyki, już tak można powiedzieć troszkę bardziej poważnie, ponieważ zacząłem kupować albumy, zacząłem się interesować MP3-kami 320-kami, żeby potem przejść na flaki, czyli bardzo wysokiej jakości pliki muzyczne. No i oczywiście chciałem tę muzykę mieć zawsze ze sobą, ponieważ wtedy pakiety internetowe u mnie jeszcze nie były takie dobre, nie chciałem, żeby mi Spotify czy Tidal właśnie pobierał, nie pamiętam nawet, czy Tidal jeszcze wtedy był, Spotify, żeby mi po prostu nie pobierał internetu. Tak więc chciałem mieć to wszystko na telefonie. Ale co się dowiedziałem? Otóż przerzucanie muzyki do iPhone'a jest jedną z najbardziej pokręconych rzeczy, jaką można w życiu zrobić. I zaczęło się to od starego iPoda. Otóż przerzucanie muzyki, jak zapewne użytkownicy iPhone'ów wiedzą, odbywa się przez oprogramowanie iTunes. No i nie byłoby to jakoś specjalnie problematyczne, kiedyś MP4 też miały swoje własne oprogramowania, żeby móc wrzucać coś na pamięć masową. Pamiętam, Philipsa Go Geara miałem właśnie, MP4 to tak się właśnie robiło. Ale sprawa jest inna, otóż to jest bardzo świeża historia sprzed 2 miesięcy. Mam właśnie znajomego, który posiada iPhone'a SE. No i wtedy ja już oczywiście słuchałem ze swojego DAP-a X-Duo X3-2 muzyki, więc tutaj nie mam już żadnych problemów. I po prostu posiadałem album Super Eurobeat, który on bardzo chciał mieć na swoim telefonie, by móc go słuchać w samochodzie. No to myślę sobie, spoko, dam ci go. Wyciągnąłem kartę pamięci ze swojego X-Duo, dałem mu, on sobie oczywiście to wrzucił do laptopa, zgrał sobie muzykę, no i wtedy się zaczęło. Musimy ściągnąć iTunesa, dobrze o tym wiemy. Ściągnęliśmy iTunesa i w momencie, kiedy iTunes się ściągał,
Po prostu jedno zdanie w opisie iTunesa na stronie głównej wypaliło mi się w głowie. Najprostsza metoda na interakcję z twoją muzyką. Ja tego nigdy w życiu już po prostu nie zapomnę, zwłaszcza po tym, co się stało później. Zainstalowaliśmy iTunesa, jakieś 10 minut szukaliśmy w ogóle opcji, jak można to po prostu wrzucić na telefon, po czym dostaliśmy komunikat. iTunes musi zsynchronizować bibliotekę z komputera z biblioteką z telefonu. Co znaczy, że iTunes usunie całą twoją muzykę z iPhone'a, by móc wrzucić muzykę z twojego komputera. Excuse me? W tym przypadku o tyle problemów nie było, że oprócz tego, co ja miałem u siebie, to kolega miał może z jakieś 3 albo 4 inne piosenki, które sobie kupił za pośrednictwem iTunesa. Ale co jeżeli na przykład miałbym kompletnie inną muzykę na telefonie, a także inną muzykę na komputerze i chciał je scalić, żeby po prostu to poszło jako jedna biblioteka? Otóż prawdopodobnie musiałbym to jakoś wyeksportować z telefonu na komputer, scalić i potem wrzucić jako jedno, tylko że to jest kolejny krok, który trzeba robić, który wydaje mi się jak najbardziej niepotrzebny do najprostszej metody na interakcję z muzyką. Bo wiecie co? Nie wiem czy... To będzie taka trochę szydera, okej? Okay? Ja już od razu wam to mówię. Otóż na tym wadliwym systemie, jakim jest Android, to działa troszeczkę, wydaje mi się, lepiej. Otóż podłączacie telefon po USB, wybieracie pamięć masową, kopiujecie muzykę z komputera i wrzucacie ją do folderu na pamięci telefonu. To jest tyle. To jest tyle i nie wyobrażam sobie po prostu robienia tego za każdym razem, zwłaszcza kiedy ja średnio co tydzień wrzucam po 30-40 utworów na swoją kartę VIX Duo X3-2. O tyle ta sytuacja była śmieszna, że powtórzyła się ponownie właśnie w przypadku mojej siostry 2 tygodnie temu. Siostra posiada chłopaka. Chłopak posiada iPhone'a 7 Plus i wszystko, co posiada Androida, uważa za wadliwe. W związku z tym, że siostra musiała dziennie słuchać tego, jak to iOS i iPhone jest lepszy, to kiedy tylko usłyszała od swojej znajomej, że sprzedaje iPhone'a 5S za 200 zł, bez żadnych przeszkód go po prostu kupiła. No i jest teraz użytkownikiem iPhone'a 5S. 2 tygodnie temu właśnie odwiedziłem ich i siostra od razu powiedziała: o Maciek, dobrze, że jesteś, czy mógłbyś zrzucić dane z mojego Huawei P20 Lite na iPhone'a 5S? No to myślę sobie, spoko. Oczywiście mówiąc o danych, mówię tutaj o muzyce, która nie pójdzie po iTunes, dokumentach, a także zdjęciach i filmach z aparatu. Oczywiście wiadomo, co jest najczęściej na pamięci masowej takich telefonów. No to myślę sobie, muzyka nie pójdzie. Ale wszystko inne powinno pójść, no bo dlaczego nie? Podłączam iPhone'a po USB. I jedyne co widzę, to zdjęcia z iPhone'a. Myślę sobie, spoko, folder ze zdjęciami, no to wrzucam tam wszystko inne. Nie da się. Okej, no to wrzucam zdjęcia. Nie da się. Po czym zostałem poinformowany, że robię to w zły sposób. Żeby móc wrzucić coś na pamięć masową iPhone'a, trzeba to wrzucić na chmurę i ściągnąć z chmury przez iPhone'a. To rodzi tak wiele problemów. Jesteśmy w Polsce. W Polsce nie ma wszędzie dobrego internetu. Niektórzy muszą korzystać z internetu bezprzewodowego, który czasami może zrywać, czasami może być bardzo wolny, a także posiadać oczywiście limity na transfer. No i teraz sobie pomyślimy, okej, no to jest pamięć telefonu, który jest w stanie robić zdjęcia w wysokiej jakości. Oczywiście mówię tutaj tylko i wyłącznie o wielkości pliku. Może to być telefon, który robi filmy w Full HD, robi filmy w 4K, nawet w 60 FPS-ach. To są naprawdę wielkie sumy megabajtów. No i pomyśleć sobie teraz, uploadować to na jakąś chmurę, gdzie na przykład na Google mamy tylko 15 GB i potem zrzucić to ponownie na iPhone'a. Bardzo ważną informacją jest powiedzenie, że był to iPhone 5S, czyli telefon, który na dzień dzisiejszy już nie ma wsparcia iOS-a 13, co znaczy, że Apple już go nie wspiera. I od razu chciałbym tutaj zaznaczyć, wsparcie Apple'a, jeżeli chodzi o iPhone'y, jest naprawdę dobre. Mamy iOS-a 13, które aktualnie wspiera jeszcze iPhone'a SE, a także iPhone'a 6S chociażby, czyli telefony z końca 2015 roku. Mamy tutaj 4 lata wsparcia. W przypadku Androida, jeżeli dostajecie 2 lata wsparcia, to już jest naprawdę dobrze, bo to jest, powiedzmy, taka średnia żywotność właśnie aktualizacji do danego telefonu, więc tutaj jak najbardziej Apple ma dla mnie propsy. Tylko nie ma propsów w innym przypadku. Otóż, kiedy telefon już straci możliwość aktualizacji do najnowszego systemu,
tak naprawdę on już wtedy jest do wyrzucenia. Widziałem ten problem na własne oczy, koleżanka posiadała iPhone'a 4S i nie dostała już wsparcia iOS'a 11. Miałem coś napisać z jej Messengera do swojej znajomej. To była po prostu droga przez mękę. Wysyłałem tę jedną pojedynczą wiadomość ponad półtorej minuty, ponieważ ten telefon był tak zamulony. I tutaj wchodzi ta po prostu jedna rzecz, w której Android, można powiedzieć, jest lepszy pod pewnym względem, ponieważ Android jest to system otwarty. Czekajcie, bo w sumie mam tutaj bardzo dobry przykład. Gdzie jest moja Xperia? O, jest. Mam tutaj w ręku bardzo dobry przykład. Jest to telefon, którego do stycznia 2019 roku normalnie używałem. Jest to Sony Xperia Z. Z, nie Z1. Telefon z roku 2013, który stracił wsparcie około 2015, ponieważ najnowszy Android, jaki tutaj jest, to jest 5.1.1, jak pamiętam. Normalnie używałem tego telefonu do stycznia tego roku, nie miałem żadnego problemu z użytkowaniem, głównie dlatego, że po prostu ten telefon mogłem zrutować, mogłem z niego wywalić wszystkie niepotrzebne rzeczy i dzięki temu odchudziłem system, odchudziłem pamięć RAM i ten telefon działał sobie jako tako, bo wiadomo, 6-letnia bateria nie może działać zbyt dobrze w telefonie. Jeżeli zrutowanie i wyczyszczenie ze śmieciowego oprogramowania nie dałoby mi za wiele w tym telefonie, mogę także wgrać custom ROMy, LineageOS, Remix Resurrection, Havok OS, Pixel Experience. To są po prostu inne Androidy, które mogę wgrać, które są bardziej odchudzone, są bardziej zoptymalizowane właśnie pod starsze jednostki, dzięki czemu ten telefon naprawdę może zyskać drugie życie, po tym jak oczywiście wymienicie baterię. Problem z iOS-em jest taki, że jest to oprogramowanie zamknięte, przez co jesteście tak naprawdę skazani tylko i wyłącznie na oficjalne aktualizacje Apple'a. Jeżeli nie dostaniecie nowego iOS-a, to znaczy, że wasze wsparcie się skończyło i powinniście wtedy już wymienić telefon na nowy. I to jest bardzo przykre, ponieważ nawet stary telefon nie musi być później telefonem. Możecie zrobić z niego wiele rzeczy, jeżeli jest na Androidzie. Może on być od kontrolowania rzeczy w lokalnej sieci, może on być od zdalnego sterowania innych urządzeń, może on być małym centrum multimedialnym, możecie z niego zrobić pewnego rodzaju Chromecasta do telewizora. Rzeczy jest naprawdę wiele, które możecie zrobić właśnie z telefonem z Androidem, którego niestety nie zrobicie na iPhone'ie, ponieważ, jak już powiedziałem, jest to oprogramowanie zamknięte. Rzecz, która też mnie bardzo denerwuje na temat samego Apple'a, oczywiście w przypadku iPhone'ów, jest to, że oni wyszli z inicjatywą tworzenia bardziej, ale to bardziej skomplikowanych smartfonów. Otóż kiedyś, może nie jesteście jeszcze tak starzy, ale były po prostu telefony, które normalnie dało się otworzyć, dało im się zdjąć klapkę i można było sobie normalnie samą wyciągać baterię. Kiedyś to był po prostu normalny sposób, kupowało się dwie baterie do telefonu, ładowało się dwie baterie do telefonu, jak się jedna rozładowała, wkładało się drugą i wszystko było spoko. Ale oczywiście to Apple wyszedł z telefonem, który nie da się otworzyć, który nie da się rozebrać samemu, bo oczywiście mamy taflę szkła, którą trzeba powoli zdjąć, bo inaczej pęknie. Potem mamy jeszcze specjalną taśmę, która trzyma tylnią obudowę, mamy zaklejoną baterię. W gruncie rzeczy telefony stały się tak naprawdę nienaprawialne przez zwykłego Kowalskiego. I oczywiście w ostatnimi czasy Apple idzie o krok dalej i chociażby taki kanał jak Louis Rossman na YouTubie jest bardzo znany z tego, że on naprawia takie rzeczy, które Apple po prostu mówi, że no, trzeba wymienić płytę główną, to cię będzie kosztować kilkaset dolarów, a wtedy on wymienia jakiś kabel na płycie głównej i kosztuje to osobę 50-100 dolarów. I w związku z tym właśnie też powstało takie rzeczy jak chip T2, powstały takie rzeczy jak komunikaty, kiedy nieoficjalne serwisy wymieniają baterie, że ej, bateria, którą włożyłeś, jest w bardzo złym stanie i zacznie mocno zwalniać telefon. To jest w mojej opinii właśnie straszne słabe zagranie i tak samo fakt, że mamy przecież już standard USB typu C, więc wszystkie telefony powinny mieć USB typu C, ale iPhone postanowił, że nadal będzie trzymało się wtyku Lightning przy iPhone'ach 11. Miejmy nadzieję, że przy iPhone 12 w końcu już go porzucą i zrobią tak jak wszyscy USB typu C, no bo po co robić dwa kable, skoro można zrobić jeden. I teraz wydaje mi się, możemy płynnie przejść do tego ostatniego argumentu, który także będzie tym najbardziej złożonym. Otóż w 2007 roku został przedstawiony pierwszy iPhone.
No i można powiedzieć, że kompletnie on zrewolucjonizował świat telefonów komórkowych. Czy też lubimy Apple'a, czy nie, no to jest po prostu fakt. I jemu zawdzięczamy to, jak dzisiejsze smartfony w 2019 roku wyglądają. Ale w związku z tym też przez to pojawił się pewien trend, pewna moda, ponieważ każdy iPhone'a chciał mieć. No i wychodziły kolejne generacje iPhone'ów i pojawiały się też nowe feature'y, a także nowe problemy. iPhone był pierwszym, który nie dawał nam możliwości wymiany baterii. iPhone był pierwszym, który nie dawał nam możliwości zdjęcia klapki z telefonu. iPhone był pierwszym, który pozbył się wyjścia słuchawkowego na rzecz tak zwanej odwagi. iPhone był pierwszym, który zrobił to przeze mnie znienawidzone wcięcie w ekranie. I przez to, że te telefony tak dobrze się sprzedają, to także producenci telefonów androidowych oczywiście także chcą mieć taki telefon, jakim jest iPhone. Oczywiście pod względem sprzedażowym i pod względem popularności. Dlatego też robią telefony, które tak naprawdę w gruncie rzeczy wyglądają jak iPhony. I mój nowy telefon, który zmieniłem właśnie swoją Xperia Z, jest tego bardzo dobrym przykładem, ponieważ wygląda jak iPhone 7, prawda? No ale to jest OnePlus 5. Tak naprawdę, jeżeli nie położycie iPhone'a 7 i OnePlus'a 5 obok siebie, to jest bardzo duża szansa, że po prostu pomylicie ten telefon z iPhone'em 7, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze zakryje logo OnePlus'a. I choć kiedyś wygląd telefonu był znakiem rozpoznawczym specyficznej firmy, tak dzisiaj każda po prostu firma chce zrobić swojego iPhone'a i każdy telefon wygląda praktycznie jak iPhone. Przez co nie ma w ogóle innowacji, ewentualnie mniejsze firmy starają się naprawić to, co iPhone wdrożył, czyli na przykład wcięcie. Wyszła po prostu naprzeciw firma Vivo, która postanowiła zrobić w pełni bezramkowy telefon i po raz pierwszy zastosowała właśnie mechanizm wysuwający się selfie kamery. Później oczywiście mieliśmy jeszcze Nubię, która zrobiła dwa ekrany. Teraz mamy jeszcze Samsunga, który ma ten bardzo dziwny obrotowy mechanizm. No, najwidoczniej Samsung próbuje odkupić grzechy za to najgorsze możliwe wcięcie, jakie stworzył świat, czyli dziurę w ekranie. Ostatecznie wszystko to, co iPhone wprowadzi później i możliwe, że się przyjmie, także będziemy mogli zobaczyć w innych telefonach. Nieważne, czy to będzie feature, czy to będzie problem. I wydaje mi się, że z taką przerwaną myślą dobrze będzie ten film zakończyć, ponieważ dzięki temu będę mógł was wprowadzić w dyskusję w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli oczywiście taką podjąć. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Zapraszam także na swojego Instagrama bitrów.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, możecie zobaczyć moje życie na Instastory, a także pisać wiadomości na direct message. Tymczasem widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.